Bez wprowadzenia w porządek prawny regulacji dotyczących dostępu do informacji, mówienie o odpowiedzialności państwa demokratycznego, polityków demokratycznych czy urzędników państwa demokratycznego no nie będzie w pełni rzeczywistością. Znaczy, musi być pewien wyraz proceduralny, wyraz przepisów, które tą odpowiedzialność wymuszają bądź do niej skłaniają. W takim razie to się dzieje, bo obywatele ostatnio są bardzo aktywni. O co najbardziej pytają? Mam na myśli, o co pytają Pana, a nie o co pytają w ogóle. Jesteśmy departamentem, który zajmuje się szeroko rozumianymi stosunkami pracy w służbie cywilnej. I naszymi partnerami, interesariuszami są w szczególności często związki zawodowe, indywidualni członkowie Korpusu Służby Cywilnej i eksperci. Największą ilość zapytań w trybie dostępu do informacji mamy od związków zawodowych. Związki zawodowe traktują te informacje jako istotny element swojej skutecznej działalności skutecznego reprezentowania interesów pracowniczych w służbie cywilnej i to w szczególności ma miejsce w przypadku administracji skarbowej, która jest częścią Korpusu Służby Cywilnej. Więc pytania te dotyczą zarówno procesu decyzyjnego, przesłanek podejmowania decyzji, przesłanek kształtu aktów prawnych, które proponuje się w służbie cywilnej czy, czy w aparacie skarbowym. Zapytania dotyczą także danych statystycznych, które administracja, w tym przypadku Departament Służby Cywilnej, posiada. Często dotyczą także przesłanek decyzji kadrowej. Uzasadnień, uzasadnienia nominacji na określone stanowiska publiczne, które dokonywane są w służbie cywilnej. I te wszystkie informacje są jawne, Państwo je udostępniacie? Zasadniczo 99% tych informacji podlega udostępnieniu. A czy mieliście Państwo taki przypadek, że musieliście rozważyć, jaki interes jest ważniejszy, czy ważniejsza jest jawność, czy ważniejsza jest, nie wiem, ochrona prywatności, pewnie nie interes przedsiębiorczy, ale może bezpieczeństwo państwa. W przypadku bezpieczeństwa państwa nie mieliśmy, obszar, którym się zajmujemy, nie należy do polityki bezpieczeństwa państwa, natomiast rzeczywiście sprawy zarządzania zasobami ludzkimi implikują zawsze możliwość albo konieczność rozważenia kwestii dotyczących informacji prywatnych, dotyczących funkcjonariusza publicznego, na ile określona informacja jego dotycząca jest informacją podlegającą udostępnieniu. To są na przykład warunki powierzenia służby, tak? czyli ten zwrot, który występuje w ustawie o dostępie do informacji publicznej, chociażby kwestie wynagrodzeń. Aha, czyli warunkiem powierzenia służby, żebyśmy to dobrze zrozumieli, są wynagrodzenia, czyli te szczegółowo ich Państwo byście nie udostępnili, jak rozumiem? My udostępniamy te informacje, głównie kierując się ukazaniem składników wynagrodzenia i pokazując, jak one mogą być wyliczone. Także jest, jest to jak najbardziej do, do udostępnienia bądź podajemy najczęściej średnie. Średnie, na przykład w departamencie służby cywilnej mieliśmy taki przykład. Będę mm. <laughs> mówił trochę o sobie: gdzie jeden z dziennikarzy zajmujących się służbą cywilną, zapytał o różne elementy decyzji kadrowych dotyczących osób, które Pracują konkretnie w tym departamencie. Średnie wynagrodzenie na określonych stanowiskach, awanse w latach ubiegłych, także to, to udostępniliśmy. A czy jest Pan w stanie powiedzieć, jaki to jest mniej więcej mm, tygodniowy ruch, powiedzmy, albo miesięczny? Nie wiem, w jakiej do jakiej skali to odnieść, ale generalnie, ile ludzie pytają? Mówiąc o swoim miejscu pracy, o swoim departamencie, z reguły tych wniosków średnio miesięcznie, może tak bym powiedział, bo, bo, bo w tygodniach to może to się różnie rozkłada, to pewnie będzie kilka, gdzieś do dziesięciu, do dziesięciu wystąpień. Natomiast sama ilość wystąpień nie jest tutaj miarodajna, dlatego że wystąpienie rejestrowane jako jedno zapytanie w trybie dostępu informacji publicznej może mieć kilkanaście pytań. Wśród tych pytań może być żądanie kilkunastu dokumentów. Także sama statystyka prosta wystąpień nie jest adekwatna, jeżeli na przykład mówimy o nakładzie pracy związanym z udostępnieniem informacji publicznej. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie dopytujące. Jak już przygotujecie Państwo tę informację, to co się z nią dzieje? Tylko dostaje ją sam zainteresowany, czy myślicie o tym, czy może ludzie są szerzej zainteresowani i warto je udostępnić szerzej? zdarza się często, że jest dwutorowe udostępnianie informacji, choć z reguły jest tak, że taki cykl obserwuje, że informacje, które udostępniamy, bo mamy taką politykę udostępniania poprzez różne komunikatory, jak strona internetowa, jak newsletter biuletyn służby cywilnej czy przegląd służby cywilnej generuje często bardziej szczegółowe zapytania. To znaczy nie jesteśmy w stanie udostępnić wszystkich dokumentów w sensie takim, że, że, że prowadząc politykę informacyjną nie chcemy w pewnym sensie przeładować odbiorców informacją, więc udostępniamy chociażby newsletter, czyli taki okresowy informator o tym, co dzieje się w służbie cywilnej. Natomiast potem to powoduje niejednokrotnie występowanie o różnego rodzaju szczegóły, bo ludzie zaczynają widzieć, że pewne procesy się odbywają, pewne decyzje zapadają, więc chcą wiedzieć więcej, zwłaszcza ci, którzy, którzy będą jakąś rolę chociażby związkową, o czym mówiłem. Dobrze, to y, poznaliśmy już, jakie to są korzyści dla obywatela, ale bardzo mnie ciekawi, czy administracja ma również jakieś korzyści z jawności, z tego, że istnieje ustawa o dostępie, ale tak naprawdę z jawności, z tego, że musi się tak jakby trochę opowiadać przed obywatelami. Myślę, że pierwszy taki automatyczny, y, y, pierwsza automatyczna odpowiedź pewnie byłaby, że to jest dla, dla administracji jednak pewien znój pewien, y, pewien wysiłek bo jest to wysiłek. Niejednokrotnie wymaga to dużej ilości pracy. Można powiedzieć, że być może często ten czas poświęcony mógł być przeznaczony na inne rzeczy, na, na dyskutowanie lepszych rozwiązań, na doskonalenie zawodowe, bo przygotowanie odpowiedzi kompetentnej, prawidłowej na, na wniosek często zabiera kilkanaście, czasem nawet godzin pracy grupy ludzi. No, z punktu widzenia generalnego Pewnie ten dostęp do informacji w taki trochę niezauważalny dzisiaj, już do pewnego stopnia sposób, jednak wymusza większą transparentność, powoduje skłonność do informowania samego siebie, a nie tylko, nie tylko na wniosek. I z pewnością powoduje, że urzędnicy dzisiaj uważają, że to już jest pewien standard, mimo że mogą narzekać na, 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 na pracę, na. Ten znój, o którym mówiłem, który, który jest faktem. Myślę, że rzadko zdarza się dzisiaj już jakieś takie kategoryczne występowanie przeciwko dostępowi do informacji, więc to się kulturowo, psychologicznie także w urzędach zakorzeniło, co nie oznacza oczywiście, że, że nie ma sporów wokół, wokół konkretnych wniosków. A ja jeszcze sobie pomyślałam, ale to już z Panem wywiad, więc to tylko taka moja refleksja, że skoro przygotowujecie Państwo takie szczegółowe zestawienia, to być może sami z nich później korzystacie i sami ewaluujecie w jakimś sensie swoją pracę, bo patrzycie, jak wyglądają sprawy. Czy zdarzyło się Panu takie odkrycie, skorzystanie z pracy urzędników, której oczekiwali obywatele? Mnie to nie dotyczy i osób, z którymi współpracuję, dlatego że my z powodów chociażby ustawowych jesteśmy zobowiązani przygotować dużą ilość informacji sprawozdawczych o charakterze raportu, o charakterze ewaluacji czy monitoringu, więc nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby przygotowanie w trybie dostępu jakiejś informacji było jednocześnie jakimś cennym dla nas raportem. Raczej się raczej zwrotnie, więc muszę powiedzieć szczerze, że takiego przypadku chyba sobie nie przypominam. Natomiast mogę powiedzieć, że i tutaj często to się zdarza, że wniosek o dostęp do informacji generuje w nas refleksję nad jakimś obszarem, którym zarządzamy. Znaczy, wniosek często zawiera także pewne stwierdzenia ocenne. Tak się często zdarza, że nie tylko pytający pyta o dokument, ale formułuje swoje krytyczne oceny. Funkcjonowania jakichś struktur administracji, i wtedy przy okazji udzielania wniosku, przy okazji czytania go zastanawiamy się, czy nie są racje, które moglibyśmy uznać, podzielić, przynajmniej w części i dzięki tym wnioskom ulepszyć, ulepszyć sprawy, za które, za które odpowiadamy. Także do pewnego stopnia często wnioski o dostęp do informacji pełnią quasi rolę skarg, wniosków w trybie KPA. To się po prostu tak zdarza, nie da się tego w praktyce życia oddzielić. I to na pewno jest funkcja, funkcja pozytywna, że, że to zwraca uwagę na pewne, na pewne rzeczy, których czasami z wewnątrz nie widać zbyt wyraźnie, zbyt konkretnie i dopiero zewnętrzny impuls pozwala nad tym się pochylić. Bardzo Panu serdecznie dziękuję za szczere odpowiedzi i myślę, że to jest świetna zachęta do tego, żebyście Państwo przyszli na naszą debatę i zabrali głos sami na temat jawności. Dziękuję.